trzymam Żyd i Bolszewik. Oni mnie sądzili i dopilnują. No i rzeczywiście 23 października 1945 roku wyrok wykonali. Jak wykonali, nie wiem, bo później jak sam siedziałem w 1951 roku na zamku tu lubelskim, to fryzjer, znajomy kolega z młodych lat, strzygąc mnie, mówi: ja siedziałem z Dziurkiem na Sterlinga i mówi, wyroku takiego z egzekucji to nie wykonali na nim, bo jak go prowadzili przez dziedziniec, tam obok tego gmachu więzienia, już na wykonanie wyroku, z kolegą, pseudonim Modrzew, dwóch ich wtedy zamordowali, jak ich prowadzili, to już rzucił się na to eskortę. I mówi, zabili go wtedy drągami. I to tak wspomniałem pobocznie o tym jednym bracie. Później za pół roku, 4 kwietnia chyba, 1946 roku, ginie mój drugi brat. Chce zająć kwaterę, wracali z komendantem Zaboro, a gdzieś z terenu Zamojszczyzny, Krasnostawskiego, doszli do wsi Spławy. To jest niedaleko Wysokiego. No i już nad ranem, nie można dalej maszerować, trzeba gdzieś zająć kwatery. No i komendant wysłał takiego gitarkę, zresztą fajny żołnierz, krotochwilny, nie żyje już. I on się tam targuje o to, bo jest 3 zabudowania. 2 już zajęte, 3 wyciszone, koce zawieszone w oknach, żeby wtedy można było zapalić światło, a tu jadają psy na tej 3 zaplanowanej kwaterze, bo ten gitarka nie może się z nimi dogadać, a brat tak stał koło zapory. Zresztą bardzo go lubił, Janusza, tego głaza zapora. Osobiście przeszkolił go w zakresie minerki, także jak jakiś posterunekśmy rozwalali, trzeba było metalowe drzwi wywalić albo dziurę w ścianie, no to brat to załatwiał gamonami. Takimi, jak gdyby, granatami angielskimi, z tym, że one się nie rozpryskiwały, tylko działały tym bardziej skutecznie, gdzie był opór w stosunku do takiego gamonu, tam gdzie się go przyłożyło, ewentualnie rzuciło. No i brat wtedy mówi, co się dzieje? Ano słychać jakieś szmery, szepty, chodzenie, a nie otwierają tej kwatery. No i jak tam później opowiadali, nie wiem jak było, ale brat podobno rękojeścią lisa uderzył w futrynę i mówi, otwierać do cholery. Tu wojsko na kwatery. I wtedy patrzał, dostał w prawo pierś kręgosłupem, wyszedł pocisk, upadł i jeszcze wystrzelił cały magazynek z wisa. To już odruchowo. Padał i tu język naciskał, ten palec naciskał język spustowy i wołał: Czajka, Czajka, kolegę swojego bliskiego, że poczuł, że tu śmierć nadchodzi i wołał od niego ratunek, no bo kiedyś Czajka uratował mu życie w Kluczkowicach w 1945 roku. Browarze, jakśmy się tam bili z Sowietami i Janusz się tak ganiał wokół stołu z bolszewikiem i jemu się zaciął pistolet i temu bolszewikowi. Ten bolszewik w końcu złapał nóż i gania brata za tym stołem z nożem, ale wtedy Czajka przechodził, usłyszał jakiś tam w tym biurze, bo to się działo w biurze,
jakieś odgłosy, otworzył drzwi, patrzy Janusz w niebezpieczeństwie. No i załatwił tego z nożem. I tutaj Janusz odruchowo, tak chyba już umierając, wołał tego kolegi. Czajka, czajka. No, chłopcy od razu otworzyli ogień. Tam chyba był miś. On był taki skory od razu walić z dziewczyną. Strzecha tam chyba była na tym domu wyschnięta. Zapaliło się to domostwo. A ten jakoś tam na strych wyskoczył, ten co strzelił do brata. Wyrwał strzeszak i jakoś w tym zamieszaniu udało mu się zwiać. Tam od razu wąwóz obok jego domu, no to przecież znał tam te obchody, uciekł.